Anna Twardosz, można powiedzieć, po kolejnym fajnym występie w tym sezonie. Ta kwalifikacja absolutnie bezproblemowa, a jak wrażenia? Ja jestem bardzo zadowolona, że udało mi się zakwalifikować, ale niestety jeszcze mam uwagi co do skoków. Jakie to uwagi? Ja tak z dołu widziałem, że mocno poskręcana byłaś po wyjściu z progu. No właśnie, w locie strasznie mnie kręci i stawia. Muszę popracować nad tym lotem, żeby było git. Niemniej jest fajnie, bo powiedziałaś, że udało się zakwalifikować, a z twoimi ostatnimi wynikami to właściwie można powiedzieć, że to była formalność. Tak. Oj, no już nie bądź taka skromna, no ale z tych dziewczyn, które tutaj skakały w twojej okolicy, no to jako jedyna za zieloną poleciałaś, więc na luzie. Właśnie leciałam i widziałam tą zieloną, to stwierdziłam, że dobra, tylko do tej zielonej doleci, będzie git. Jaką dyspozycję przywiozłaś do Oberstdorfu? Ty czujesz, że jesteś mocna w tym momencie? Tak. No, pierwszy raz czuję w tej zimie taką naprawdę fajną dyspozycję. I to jest fajna dyspozycja, która może się przełożyć jutro też na coś fajnego. Nie naciskam, nie wywieram presji, ale rozumiem, że na coś fajnego tak. No ja mam nadzieję. To tego ci życzę na jutro. Dziękuję. Odpoczywaj, bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dzięki.